to mój misiu. Dołącz do przyjaciół misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna nowa przygoda Cię nie ominęła. Las misia Brązusia kryje w sobie wiele tajemniczych miejsc. Tak było również i tym razem, kiedy Brązuś spacerował po jego zakamarkach. Nagle ujrzał za zielonymi krzewami płot. Był to płot z desek. Jedna z desek jeszcze się ruszała. To jakiś znak? Pomyślał miś i podszedł bliżej. Po przesunięciu drewnianej deski w płocie ujrzał coś, czego zupełnie się nie spodziewał. Delikatnie odsunął deseczkę i ku swojemu zdumieniu zobaczył coś, co wprawiło go w osłupienie. Za płotem rozciągała się przepiękna kraina. Ujrzał krainę, którą już kiedyś miał okazję zobaczyć. To była niespotykana kraina dinozaurów. Były tam wysokie drzewa, bujne krzewy, wiele kwiatów i dinozaury. Po chwili dostrzegł grupę małych dinozaurów bawiących się. Były to kolorowe, radosne stworzenia, które szybko zauważyły gościa. Jeden z dinozaurów zaczął mu opowiadać, że kraina ta jest ukryta przed światem i tylko nieliczni mogą ją odnaleźć. Brązuś spędził cały dzień bawiąc się z dinozaurami. Jeden z dinozaurów o imieniu Leo zabrał misia Brązusia na wycieczkę po okolicy. Pokazał mu wielką górę, z której szczyty można było zobaczyć całą krainę. Pokazał mu wielką górę, z której można było zobaczyć całą krainę oraz jezioro kryształowych wód, które miały magiczne właściwości. Każdy, kto się w nim wykąpał, stawał się silniejszy i szczęśliwszy. Kiedy słońce zaczęło już zachodzić, Brązuś wiedział, że dinozaury odprowadzą go do płotu, ale obiecały, że będą czekać następnego dnia na jego powrót. Brązuś bardzo chciał tam wrócić. Następnego dnia wstał wczesnym rankiem, gotowy na kolejną wyprawę w krainie dinozaurów. Przeszedł przez las, przesunął deseczkę w płocie i znalazł się w znanym mu już miejscu, gdzie czekały na niego radosne dinozaury. Przywitały go i powiedziały, że mają dla niego niespodziankę. Poprowadziły go do centrum krainy, gdzie znajdowało się wielkie drzewo. U jego stóp leżała mapa, wyglądająca na bardzo starą. To mapa legendarnego skarbu dinozaurów. Jest ukryty gdzieś w tej krainie, ale nikt jeszcze go nie odnalazł. Dinozaury pomyślały, że Brązuś będzie chciał poszukać go razem z nimi. Miś Brązuś nie mógł odmówić takiej przygody. Wspólnie zaczęli studiować mapę. Była pełna zagadek i wskazówek, które prowadziły ich przez gęsty las, przez tajemnicze jaskinie i rwące rzeki. Pierwsza zagadka poprowadziła dinozaury i Brązusia do wodospadu mgieł. Na mapie było napisane: pod wodą, gdzie mgła zasłania widok, skrywa się pewna wskazówka. Brązuś i dinozaury dotarli do wodospadu, który wspaniale mienił się w słońcu. Brązuś zanurkował pod wodą i znalazł kamienną tabliczkę z kolejną zagadką. Było tam napisane, aby podążać za dźwiękiem, który słychać w nocy, tam gdzie gwiazdy błyszczą najbardziej. Dinozaury stwierdziły, że to musi być wzgórze gwiazd, gdzie co noc zbierały się, aby podziwiać niebo. W nocy, gdy dotarli na wzgórze, usłyszeli cichą melodię. Podążając za dźwiękiem, dotarli do niewielkiej jaskini, w której znaleźli kolejną wskazówkę. Było na niej napisane, że tam, gdzie znajdują się kwiaty, które są najwyżej, zapach jest przepiękny. Tam znajdziecie skarb. Dinozaury stwierdziły, że chodzi o polanę kwiatów, miejsce pełne olbrzymich, pachnących kwiatów.
Gdy dotarli na tą polanę, zaczęli szukać skarbu. Miś Brązuś zauważył, że jeden z kwiatów jest troszkę inny, jest troszkę większy i jaśniejszy niż pozostałe. Delikatnie odsunął jego płatki i zobaczył skrzynię. Dinozaury pomogły mu ją otworzyć, a ich oczom ukazały się niesamowite skarby. Błyszczące klejnoty, złote monety. Ale najważniejsze było to, co znajdowało się w środku skrzyni. Tam znajdowała się księga. Księga, która opowiadała historię krainy dinozaurów. Była to kronika, która miała być przekazywana z pokolenia na pokolenie, przypominając wszystkim o dinozaurach. Miś Brązuś i dinozaury byli zachwyceni. Wspólnie postanowili, że będą dalej przeszukiwać krainę, odkrywając jej tajemnice, tworząc nowe historie i dzieląc się nimi z wszystkimi. A także będą mogli dopisywać kolejne przygody do tej księgi. Dinozaury i miś Brązuś spędzali każdy wolny moment na wspólnych przygodach. Każda nowa zagadka, każdy odkryty skarb i każda wspólna chwila umacniała ich. W lesie tym mieszkały także tajemnicze istoty. Oprócz dinozaurów były małe, psotne skrzaty, które uwielbiały robić żarty. Kiedy Brązuś i dinozaury weszli do lasu, skrzaty zaczęły do nich podchodzić, próbując ich przestraszyć. Ale zamiast się bać, Brązuś i dinozaury zaczęli się śmiać z ich żartów. Skrzaty w końcu zrozumiały, że Brązuś i dinozaury są przyjaźnie nastawieni do nich. Zaprosiły ich więc do swojej wioski i opowiedziały o roślinach, które rosną w lesie. Każda z roślin ma wyjątkowe właściwości. Jedna leczy rany. Inna sprawia, że każdy, kto je zje, staje się silniejszy. A jeszcze inne potrafią sprawić, że staje się niewidzialny. Skrzaty pokazały, jak korzystać z tych roślin i nauczyły ich, jak je pielęgnować. Brązuś czuł, że są to wyjątkowe rośliny i wyjątkowe miejsce i będzie ono chronione, aby rośliny mogły rosnąć dalej i pomagać tym, którzy ich potrzebują. Brązuś usłyszał radosne śpiewy, dźwięki bębnów dochodzące z krainy dinozaurów. Zainteresowany postanowił zobaczyć, co się dzieje. Przeszedł przez deseczkę w płocie i zobaczył, że cała kraina jest przystrojona kolorowymi wstążkami i kwiatami. Dinozaury krzątały się w pośpiechu, przygotowując się do czegoś niezwykłego. Przywitały misia Brązusia i powiedziały mu, że przybył w samą porę, ponieważ dzisiaj obchodzą wielki festiwal dinozaurów. Brązuś wcześniej nie słyszał o festiwalu dinozaurów, ale dinozaur poinformował go, że jest to najważniejsze święto w ich krainie, podczas którego dinozaury świętują swoją przyjaźń. Pierwszym przystankiem była polana, gdzie dinozaury urządzały zawody. Brązuś zobaczył, jak małe dinozaury skaczą przez przeszkody, biegają w wyścigach i biorą udział w różnych grach zręcznościowych. Dołączył do nich i wkrótce stał się mistrzem w grze wrzucanie kamyków do celu. Później nadszedł czas na wielką ucztę. Wszyscy zgromadzili się wokół ogromnego stołu pełnego pysznych owoców, świeżych warzyw i oczywiście znalazł się miód dla misia Brązusia. Na koniec dnia nastąpił wielki taniec dinozaurów. Dinozaury zebrały się wokół wielkiego ogniska, trzymając się za łapy, tańczyły w rytm muzyki granej na bębnach i na fletach. Brązuś również tańczył razem z nimi, śmiejąc się i ciesząc z tych chwil. Podczas tańca jeden dinozaur wręczył misiowi Brązusiowi kamień w kształcie dinozaura.
Była to pamiątka na znak Festiwalu Dinozaurów. Dinozaur zabrał misia Brązusia w pewne miejsce. Miś Brązuś był ciekawy, co to za miejsce. Dinozaur powiedział mu, że teraz odwiedzą latające dinozaury. Brązuś był zachwycony. Wyruszyli na wielką łąkę, gdzie latające dinozaury miały swoje gniazda. Gdy dotarli na miejsce, zobaczyli ogromne pterodaktyle, które szybowały wysoko na niebie. Latające dinozaury przywitały Brązusia. W pewnym momencie jeden z dinozaurów wziął na swój grzbiet misia. Miś Brązuś był zachwycony, że może latać na dinozaurze. Brązuś uniósł się w powietrze. Poczuł, jak wiatr wieje mocno. A widok z góry był niesamowity. Cała kraina dinozaurów wyglądała jak z bajki. Brązuś podziękował za te niezapomniane chwile i powiedział, że nie zapomni tego dnia i tego widoku, który zobaczył z lotu ptaka. Brązuś rozejrzał się z zachwytem. Przed nimi rozciągał się olbrzymi plac, gdzie goniły dinozaury. Były tam ogromne dinozaury, które sięgały głowami do koron drzew. Były też stada żerujące na trawach, a w oddali dostrzegli również dinozaury, które groźnie pilnowały swojego terytorium. Brązuś podziwiał te gigantyczne drzewa, tą bujną roślinność i oczywiście te dinozaury. Nagle usłyszał głośne ryki i trzaski łamanych gałęzi. Co to może być? Zastanawiali się, ruszając w kierunku hałasu. Po chwili dotarli na polanę, gdzie zobaczyli dwa dinozaury, które goniły się nawzajem. Jeden z nich był bardzo masywny, a drugi zwinny i szybki. Wyglądało na to, że chciały się bić. Co się tutaj dzieje? Zapytał miś Brązuś, patrząc raz na jednego, a raz na drugiego dinozaura. Jeden z nich powiedział, że tamten zniszczył jego ulubiony krzak jagód, a potem uciekł, zanim mógł z nim porozmawiać. Drugi dinozaur powiedział, że to nie tak. Po prostu przypadkowo nadepnął na ten krzak, gdy ścigał motyla. Nie chciał go zniszczyć. Ale tamten drugi nie chce słyszeć jego wyjaśnień. Miś Brązuś potrapał się po głowie, myśląc, jak najlepiej rozwiązać ten konflikt. Zaczął tłumaczyć, że przecież to był wypadek i żeby się pogodzili, bo przecież nic takiego się nie stało. Są przecież inne krzaki z jagodami, które można zebrać i zjeść. Dinozaury popatrzyły się na siebie. Jeden z nich zapytał, czy na pewno to był wypadek. Drugi odpowiedział, że tak i żeby się już na niego nie złościł. Szybko przeprosili się i pobiegli dalej, goniąc się, ale tym razem już była to gonitwa zupełnie inna. To była zabawa. Nadszedł ten czas. Czas, gdy miś Brązuś wiedział, że pora wracać do swojego świata. Podziękował dinozaurom za niesamowite przygody i obiecał, że będzie pamiętał o tym, czego tutaj doświadczył. Brązuś wrócił do swojego lasu i oczywiście podzielił się swoimi historiami i przygodami z mieszkańcami lasu. Zebrał wokół siebie wiewiórki, ptaki, wszystkie leśne stworzenia i zaczął opowiadać o swoich niezwykłych przygodach i podróży do świata dinozaurów. Miś Brązuś pokazał, że prawdziwe przygody nie kończą się, a my zapraszamy na kolejne przygody z misiem Brązusiem i jego przyjaciółmi.